Organizatorem spotkania był Dom Kultury, pomnik czynu bojowego kleberczyków Woli Głowskiej oraz koło przyjaciół tradycji Szalinówka. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której wszyscy zgromadzeni przeszli wraz z palmami do budynku szkoły w Chordzieszce, gdzie odbyła się dalsza część spotkania. Raz do roku Chordzieszka staje się taką stolicą gminy Adamów, w szczególnym dniu, który zapoczątkowuje wydarzenia Wielkiego Tygodnia. W malowniczej kaplicy w Chordzieszce spotykamy się z mieszkańcami całej gminy, którzy uczestniczą tutaj również we wcześniej ogłoszonym konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Te palmy rzeczywiście, jak można było zauważyć, są dosyć okazałe. W pięknej, takiej drewnianej kaplicy odbywa się procesja, odbywa się prezentacja tychże palm i zawsze również znajdujemy czas na wystawienie jakiejś części artystycznej. W tym roku było to widowisko obrzędowe Wielki Piątek w wykonaniu naszego teatru obrzędowego, zespołu obrzędowego Zawsze Razem, w którym przedstawione zostały elementy folkloru, obrzędowości ludowej z początku XX wieku, stąd z polskiej wsi, z polskiego Podlasia. Główną częścią spotkania był konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Jak podkreśla Sławomir Skwarek, wójt gminy Adamów, wybór tej najpiękniejszej jest coraz trudniejszym zadaniem, gdyż z roku na rok poziom wykonania wzrasta, a ilość palm jest coraz większa. Biorą udział w konkursie nie tylko mieszkańcy, podmioty z naszej gminy, ale również z gmin sąsiednich, z gminy Wojciechów, z gminy Sorokomna, z gminy Krzywda. No oczywiście największe zainteresowanie jest wśród przedszkolaków. W tej kategorii była największa walka, najwięcej było przedstawicieli, ale z czasem myślę, że powinny tutaj wziąć udział również każde sołectwo, czyli żeby było konkurs palm, przynajmniej tych 17 wielkich palm z każdego sołectwa, po to, żeby wypełnić kościół w Chordzieszce. Najpiękniejszą palmą wielkanocną mogła pochwalić się pani Edwarda Walaszek z Lipin. Palma w jej wykonaniu mierzyła blisko 3 metry wysokości. Troszkę brzozina tak nie chciała się w tym roku rozwinąć za dobrze, no ale tak kwiatki to już tak całą zimę dla spędzenia czasu. Ja jestem emerytką, to miałam czas. Robiłam, trochę teściowa pomagała, no synowej mama i takśmy razem to uwili. Czuję, że jesteśmy docenieni, że ktoś nas docenił, że warto było starać się. Po rozdaniu nagród, dyplomów oraz wyróżnień nadszedł czas na tradycyjne podzielenie się jajkiem. Był oczywiście wspólny posiłek, podczas którego każdy z uczestników mógł skosztować najwspanialszych polskich potraw wielkanocnych. A wśród nich były mazurki, babki, żurek, biała kiełbasa, sałatki czy też pieczone mięso i wędliny. Po ogłoszeniu konkursu spotykamy się jeszcze na małym poczęstunku wyprzedzającym niejako śniadanie wielkanocne, tą polską tradycję śniadania, takiego spotkania rodzinnego. To my teraz tutaj w gronie osób, które kultywują tradycję zespołów ludowych, spotykamy się i porozmawiamy pewnie o przyszłości, o tym roku, co się będzie działo.